Hej, jesteśmy w Łazienkach Królewskich, czyli w miejscu, które było bliskie sercu Wojciecha Jastrzębowskiego. Spotkamy się tutaj z panem Janem Truszczyńskim. A kto to jest? To jest dyplomata, były wiceminister spraw zagranicznych, pełnomocnik rządu do spraw negocjacji o uczestnictwo Polski w Unii Europejskiej. Czyli to jest człowiek, który wprowadził nas do wspólnoty europejskiej. Tak, właśnie tak. Dzień dobry. Panie ambasadorze, odkąd pamiętamy, czyli ja i moi rówieśnicy, urodziliśmy się w krajach Polski już w Unii Europejskiej. Nie wiemy, jakie były oczekiwania naszych rodaków, jakie panowały nastroje w społeczeństwie. Dlatego chciałbym się pana zapytać, jak to wyglądało, jakie były nasze marzenia, jakie były nasze oczekiwania, co będziemy z tego mieć i jak to wszystko wpłynie na Polskę. Co będziemy mieć i co możemy sami dać? To jest klub, to jest w pewnym sensie rodzina, w której każdy z członków coś z siebie daje i czegoś oczekuje od pozostałych. Klub, który rządzi się specyficznymi prawami, jest daleko bardziej zaawansowany jako wspólnota niż wszelkie inne grupy, ugrupowania państw w świecie. I w związku z tym wielu jest, którzy chcieli, niemało jest takich, którzy nadal chcą dostać się do tego klubu. Polsce zajęło to dużo czasu. Polska po 1989 roku, kiedy zaczęła stawać się demokracją i gospodarką rynkową, od samego prawie początku uznała, że jej port znajduje się w wspólnocie europejskiej, potem Unii Europejskiej. Trwało to paręnaście lat. Doszliśmy do członkostwa w 2004 roku, a zaczęliśmy tam iść w roku mniej więcej 1990. Czyli to nie jest coś, co dokonuje się z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, trwa jednak szereg lat. Czy pan pamięta, jakie były wtedy obawy? Co budziło lęk w rodakach przy przystąpieniu do Unii Europejskiej? Czy w ogóle były jakieś obawy? Kiedy zaczynaliśmy, nikt nie wiedział prawie niczego o wspólnocie europejskiej. Była jedynie świadomość, że Polska jako państwo historycznie przynależne do Zachodu powinna zakotwiczyć właśnie tam, że to będzie potwierdzenie jej europejskich nie tylko ambicji i aspiracji, ale po prostu jej europejskiej przynależności. A poza tym istniała świadomość, aczkolwiek nie poparta wiedzą wystarczającą, że tam jest lepiej niż u nas, a skoro tam jest lepiej i również takim, którzy przedtem byli biedni, a teraz są dużo bardziej zamożni niż my, to znaczy, że to jest miejsce, w którym warto zapewne być, żeby poprawić sobie byt. Im bliżej byliśmy członkostwa, tym więcej rzeczywiście było znaków zapytania. Zrobiono taki sondaż wśród Polaków i Polek po zakończeniu naszych negocjacji. Ludzie pytani o to, co teraz właśnie, co sobie o tym wszystkim myślą. Prawie połowa wyrażała nadzieję, że no coś z tego jednak będzie, po coś to wszystko było, cały ten proces dostosowywania się, negocjowania i tak dalej. Kilkanaście procent odrzucało członkostwo w Unii Europejskiej, około 20% bało się, jedynie nieduży procent, też mniej więcej 20%, wyrażał zadowolenie czy nawet radość. Czyli opinie były mieszane, rozstrzelone dosyć, prawda? Całe spektrum, cała gama ocen i opinii. Jak jeździłem do małych miast czy na wieś informując o Unii Europejskiej, widziałem, że ludzie jednak boją się i to dość mocno. A czego się bali? Emeryci na przykład bali się, że pójdą, jak to się mówi, z przysłowiowymi torbami, bo wszystko trzeba będzie płacić w euro. Nikt nie uświadamiał sobie, że żadnego euro póki co na razie w Polsce nie będzie. Rolnicy uważali, że tak zwane tanie towary rolne z Europy Zachodniej zaleją nasz rynek i oni sami już się na nim nie zmieszczą. Małe i średnie przedsiębiorstwa obawiały się, począwszy od piekarni czy zakładów szewskich, że towary z Zachodu, jako tańsze i sprawniej wytwarzane, również, jak to się mówi, zaleją nas i nie podniosiemy. Tak jest, tak. Także ludzie się obawiali tego, nie wiedząc właściwie wystarczająco wiele, żeby wytworzyć sobie jakiś w miarę rozsądny, racjonalny obraz tego, co naprawdę może się stać. Już kilka miesięcy po wejściu do Unii Europejskiej, kiedy ujrzano, że nie nadeszła żadna powódź, nic się w sumie nie stało, trzęsienia ziemi nie było, nikt nas nie zalał żadnymi towarami. Można powiedzieć, że odwrotny proces zaczął występować. Ludzie zaczęli się szybko oswajać z tym, że jesteśmy w Unii Europejskiej i z tego może być jakaś korzyść, nie tylko dla dzieci,
ale również dla nas samych dorosłych czy staruszków. A jak z perspektywy czasu ocenia Pan oczekiwania Polaków, które stały się aktualnie już rzeczywistością dzięki Unii Europejskiej? Trudno mi to ocenić, dlatego że ile ludzi, tyle opinii, ilu ludzi, tyle rozmaitych oczekiwań. Mnie się wydaje, że gdyby zapytać ludzi, co szczerze sądzą o ostatnich kilkunastu latach, większość zapewne by przyznała, że nie spodziewali się, że taki dobry okres to będzie dla Polski, że tak szybko kraj się zacznie rozwijać, że członkostwo w Unii rzeczywiście będzie tym dodatkowym dopalaczem, który popchnie nas do przodu. No, oczywiście można wiele mówić o tym, że nie wszystkim się powodzi tak samo, że nie jest jeszcze tak jak w Niemczech czy w Austrii, to stała i znana śpiewka, ale powiedzmy sobie szczerze, przez 10 lat między 2006-2007 a 2017 rokiem poziom na głowę w Polsce wzrósł z 50 kilku procent średniej wspólnotowej do 70% średniej wspólnotowej. W tym samym okresie, jak się porównuje, jak sobie radziły poszczególne kraje, czy w Europie, czy gdzie indziej, widać, że obok Korei tylko Polska tak szybko przesunęła się w górę, tak szybko przesunęła się do przodu. I oczywiście, gdyby nie było członkostwa w Unii Europejskiej, nie byłoby szeregu elementów, które napędzają i modernizują gospodarkę. Także suma summarum to było niewątpliwie przydatne i uważam, że większość ludzi powinna, pomyślawszy chwilę, uznać, że w sumie się opłaca. Panie ambasadorze, co powinny zrobić kraje należące do Unii Europejskiej, aby zacieśnić więzi naszej relacji? One są dosyć mocno zacieśniane, powiedzmy sobie szczerze. Ostatecznie nikt na świecie nie ma czegoś takiego jak rynek wewnętrzny, na którym nie ma w istocie eksportu czy importu, tylko jest tak zwana wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów. Nikt na świecie nie ma programu Erasmus. Nikt na świecie nie ma strefy Schengen, nikt na świecie nie ma swobodnej możliwości podejmowania pracy w innym kraju członkowskim okresowej, czy przenoszenia się do tego innego kraju na stałe. Ostatnimi czasy podróżujemy dużo śladem Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego, prekursora wspólnej Europy. Czego możemy się nauczyć z tego, co on mówił? Jaką możemy wnioski wyciągnąć z tego, co robił i czy możemy to wykorzystać w dzisiejszych czasach? Sami pomyślcie, no Jastrzębowski dużo po świecie przecież nie jeździł, prawda? Urodził się na wschód od Mławy, uczył się w Płocku, w Warszawie, pracował dużo w Warszawie, sporo pracował w Broku i w okolicy, cała Puszcza Biała, prawda? Ale to nie są duże tereny, a jednak był Europejczykiem i to Europejczykiem całą gębą po prostu. Pokazał, że można łączyć bycie w jednym miejscu Europy i pracę organiczną, pozytywistyczną dla współobywateli z poczuciem bycia częścią czegoś znacznie większego. Pokazał, że umie wyciągać wnioski z krwawych bitew i wojen i że te wnioski są właściwe. Jak stworzyć organizację, która zredukuje albo wykluczy ryzyko ponowienia się konfliktów zbrojnych? Jak zapewnić, żeby wszyscy przestrzegali reguł zachowania wzajemnego między państwami, między obywatelami? Jak spowodować, żeby prawo łączyło wszystkich i żeby wszyscy respektowali prawo? I to mu się udało, muszę powiedzieć. To jest w sumie krótki tekst, ta Konstytucja dla Europy. Dzisiaj archaicznym językiem pisana, jest sporządzana tak, że nie wszystko rozumiemy przy pierwszej lekturze, ale jednak główną myśl rozpoznajemy od razu i widzimy, to jest Europejczyk. To jest ktoś, kto mieszkał w Warszawie, w Warszawiach, ale zarazem Europejczyk i to taki Europejczyk, który możemy się chlubić po prostu, pokazywać innym, że tu również myśl integracyjna się zrodziła i że on był jednym z pierwszych, którzy tak całościowy projekt dla całego kontynentu wykoncypowali. To uważam, że tego się od niego możemy uczyć. Jak będąc lokalnym, być zarazem europejskim? Jak to można wspaniale w jednej głowie porzędzić. Myślę, że to jest świetne podsumowanie tego, o czym tutaj dzisiaj rozmawialiśmy. Super, to dziękujemy bardzo za rozmowę. Powodzenia Wam życzę. Powodzenia. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy za uwagę.